Ten widok może oznaczać tylko jedno. Magda wróciła z porannego biegania. Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu na kanale. Mam wrażenie, że dawno się nie odzywałam, bo powiem wam, że pochłonęło mnie całkowicie życie i w ciągu tygodnia nie nagrałam nic, nic nie nagrałam. Nie było żadnego vloga po pracy, nie było żadnego całego dnia ze mną, bo dużo trzeba było ogarnąć tak dookoła. I w końcu jestem, mamy weekend. Bardzo dobrze go zaczęłam, jak widzicie. Jestem po bieganiu, a teraz lecę pod prysznic. W sumie, wiecie co, najpierw troszeczkę ogarnę dół, muszę zamieść podłogę, odkurzyć, wypić wodę, to na pewno. I wtedy pójdę się wykąpać i przygotować na ten cały dzień. I co chciałam powiedzieć, tak podczas biegu sobie myślałam i się zastanawiałam, czy wolę biegać rano, czy wieczorem. I muszę wam powiedzieć, że jak wszystko, i poranki i wieczory mają swoje plusy i minusy, bo rano jak wstaję mam troszeczkę, może troszkę więcej, mniej energii niż wieczorem. Wieczorem zdecydowanie biega mi się lepiej, ale za to jeśli pobiegam rano, to potem mam siłę na cały dzień i wydaje mi się, że mogę zdobywać świat. A jak biegam wieczorem, to znowu lepiej mi się śpi i na pewno mogę biegać dłużej i więcej. Więc takie moje przemyślenie, jeśli chodzi o bieganie. Bardzo to lubię. W ogóle wkręciłam się mocno. Nie wiem, jak to będzie jesienią i zimą, ale na razie się nad tym nie zastanawiam i cieszę się z tego, co mam. Pogoda piękna. Ja już po ćwiczeniach, dwa okręgi zamknięte, moi drodzy, więc zaczynamy naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest 7:14, więc czas też mi się podoba. Marcin na basenie, a ja lecę się ogarnąć, a was zapraszam na cały dzień ze mną. Dostałam kolejny piękny bukiet. No zobaczcie, te kwiaty są cudowne. Ja uwielbiam, uwielbiam świeże kwiaty. I znowu będę to powtarzać, ale to nie jest bukiet od Marcina. Ja go sobie również sama nie kupiłam. Proszę bardzo, zostałam obdarowana. Piękne są te kwiatki, no bardzo ładnie tutaj wyglądają we wnętrzu. A, co dzisiaj muszę zrobić? Muszę na pewno podlać roślinki. Jeszcze wam od razu pokażę. Tutaj są nasze stare talerze. Zastanawiamy się, co z nimi zrobić, bo ostatnio robiliśmy grilla, moi drodzy, i one przydały się, bo nie musieliśmy wyciągać tych nowych, te są bardziej takie, wiecie, na zewnątrz, można je zniszczyć, nikt nie będzie po nich płakał, a myślimy, czy się ich pozbyć, czy może ewentualnie zostawić właśnie jako taka ala zastawa grillowa. A tutaj proszę bardzo, wszystkie moje roślinkowe akcesoria i muszę to zorganizować, przenieść do tam, do szopki, bo zrobiło się miejsce z tej racji, że Marcin wybudował jeszcze jedną szopkę na dole, więc w końcu jest miejsce na moje roślinne graty. Tutaj mamy jakieś roślinki, doniczki, biohumus i mnóstwo reklamówek, a suszenie się robi i kubełek czeka na wysuszone pranie, więc jak widzicie od rana jak zwykle dzieje się dość sporo takich domowych rzeczy. Jak widzicie, przychodzę do was prawie że wprost spod prysznica i pomyślałam, że zrobimy wspólnie pielęgnację, dlatego że chcę przetestować coś nowego, coś co na mnie czekało i mam ochotę sprawdzić, jak ten krem, bo to będzie krem, będzie działał i jak będzie się zachowywał przez cały dzień, więc pomyślałam, że zrobimy to wspólnie, będzie to takie pierwsze wrażenie, sobie troszeczkę też pogadamy. Mam na głowie turban, nie da się ukryć, patrzę w podgląd, bo widzę siebie i mogę dokładnie, tak mniej więcej, powiedzmy, że dokładnie tym wacikiem sobie po twarzy przesuwać i tak, mam turban na głowie od Anwen, bardzo, bardzo fajny, ja go polecam wam serdecznie, naprawdę świetnie trzyma włosy, tylko ja mam włosy cienkie, mam włosy krótkie, no tutaj gdzieś do obojczyków. I on naprawdę świetnie mi się sprawdza, ja go serdecznie polecam, dobrze odsącza wodę, a przez to, że jest bawełniany, to jest również przyjemny dla włosów. Krem pod oczy na dzień to jest Eveline Rich Coconut, nic się nie zmieniło w tym przypadku. Tutaj mam tonik Soraya Plante, bardzo dobry tonik, ja już wam go polecałam, jest świetny, idealny na dzień. I za chwilę będę suszyć włosy, zrobię makijaż i wiecie co? Wczoraj złożyłam zamówienie na Notino, bo stwierdziłam, że bardzo, bardzo tęsknię za tym
kremem BB z Miszy, aż mi wyskoczył podczas tam składania zamówienia, że jest tam dostępny, wprawdzie chyba 20 ml, to pomyślałam, kurczę, tak za nim tęsknię, tak bardzo bym chciała go poużywać teraz latem, że stwierdziłam, wrzucam do koszyka, 20 ml to wcale nie jest jakaś super pojemność, a naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdzał, więc chętnie go sobie bym poużywała, więc spodziewajcie się, że pokażę Wam nie tylko Miszę, bo tam kilka jeszcze rzeczy kupiłam, ale to pokażę Wam w jakimś kolejnym vlogu. I co będziemy dzisiaj testować? Dzisiaj będzie Basic Lab, ten krem, który mogliście zobaczyć, jak rozpakowałam różne paczki zamówienia w Polsce. To jest ceramidowy krem regenerujący z 5% prebiotykiem i 3% pantenolem. Lekka konsystencja. Nie wiedziałam, na co się zdecydować, a chciałam coś nowego, bo świetnie sprawdza mi się to serum z trehalozą, peptydem Snap 8 i małocząsteczkowym kwasem hialuronowym. Już prawie znam tę nazwę na pamięć. I jest naprawdę, naprawdę świetne. To serum jest genialne. Też dzisiaj sobie zrobiłam jeszcze maseczkę do twarzy. W ogóle taki pump morning. Była maseczka, włosy, również taką maseczkę nałożyłam na jakieś 15-20 minut, żeby dobrze to wszystko się tam wchłonęło i te włosy ładnie wyglądały. A jeśli chodzi o krem, to zobaczcie, on jest w takim fajnym opakowaniu. Ja sobie cenię Basic Lab za te opakowania, bo są higieniczne, są w pompce i też takie przyjemne dla oka. Lubię ich szatę graficzną, ale nie o to tylko tutaj chodzi, ponieważ to tutaj jest napisane, to jest regenerujący krem z ceramidami oraz 5% prebiotykiem czy 5% pantenolem. Kompleksowo zadba o prawidłowe funkcjonowanie bariery hydrolipidowej naskórka, stanowiąc podstawę pielęgnacyjną do codziennego stosowania, więc naprawdę liczę na to, że będzie to fajny krem, który świetnie będzie się utrzymywał. Pod makijażem, proszę, tak on wygląda, nie pachnie w ogóle, nic nie czuję, o, jest bardzo, bardzo leciutki, było po prostu mi żal cały czas non stop używać mój krem z Sensu Mare. Jestem już w połowie opakowania, więc najwyższy czas, aby przetestować coś innego i może sobie używać tak tych kremów na zmianę, a chętnie też sprawdzę, jak ten krem będzie się utrzymywał i co ze skórą będzie robił. Bardzo przyjemna konsystencja. Wiecie co? Wczoraj też nałożyłam, słuchajcie, wczoraj wieczorem, Bandy Anti-Dry Peeling Kwasowy Silnie Nawilżający, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego produktu, ale teraz tak, chociaż to chyba ten krem, tak dotykam i ta skóra jest bardzo przyjemna, taka mięsista, taka jakby napełniona, przyjemne uczucie, naprawdę. I chyba ten krem będzie się bardzo, bardzo szybko wchłaniał. No, powiem Wam, zobaczymy, zobaczymy. Ostatnio też przez kilka ostatnich dni tutaj borykam się z suchymi skórkami na nosie. Mam teorię, że to przez żel do mycia twarzy, który teraz zmieniłam i zaczęłam troszeczkę, będzie taka mała aktualizacja mojej pielęgnacji porannej. Zmieniłam ten żel, bo jak widzicie, on już mi się praktycznie skończył, mogę w sumie wrzucić to opakowanie do dęka, bo tam nie ma co wyciskać. A używam sobie pianki do mycia twarzy, ja lubię formy pianki, zwłaszcza od rana, mi to przynosi wiele radości. To jest takie przyjemne na początek dnia i to jest delikatna kokosowa pianka do mycia twarzy z Eveline. Intensywny zapach, więc jeśli za kokosem nie przepadacie, to raczej Wam nie przypadnie do gustu, ale ja Wam powiem, że od rana na razie, testuję co prawda dopiero kilka dni, ale w miarę jestem zadowolona. Dobra, krem się wchłonął, ta skóra całkiem ładnie wygląda, niech sobie troszeczkę poleży na twarzy, a ja w tym czasie wysuszę włosy i koniecznie mi napiszcie, jak to wygląda u Was, bo każdy ma swoje rytuały, każdy inaczej rozpoczyna dzień, niektórzy najpierw zakładają cały outfit, potem dopiero się malują, potem układają włosy, albo najpierw układają włosy, potem się malują. U mnie to wygląda właśnie w ten sposób, że najpierw zakładam szlafrok, najpierw jest pielęgnacja, makijaż i włosy na koniec, chyba że mam mokre, to po pielęgnacji sobie je suszę i dopiero potem nakładam makijaż i ewentualnie, jeśli coś tam muszę posprostować, to ogarniam te włosy. No, tak to wygląda u mnie, możecie mi napisać, a ja biorę się za suszenie włosów. Ej, bardzo przyjemnie. Tak delikatnie się teraz kleję, ale
Zobaczymy. Zobaczymy, co to za nowość. No i oczywiście musi być jakiś błyszczyk cały czas. Staram się wykończyć ten z Clarence. Dzień dobry, panie Marcinie. A może powinnam powiedzieć bonjour? Czemu bonjour? No zobacz, jakie śniadanie przygotowałeś. Bonjour. Zobaczcie, mamy tutaj croissanty. Żur. Z szy... Ale będzie suchar. Ale już będzie z tego suchar, nie? No to możesz powiedzieć na samym wstępie, skoro masz to dawać. Nie, nie wiem, ale już wiem, już muszę wymyśleć coś, ale ten, ale już z tym bonjour to już będzie suchar. Dobra, coś nam się kotłuje w głowie, widzę. Mamy croissanty z szynką, z serkiem, z żurawiną, to jest serek. I czy tam coś jeszcze jest w środku? Nie. I to wszystko. Ale naprawdę polecam wam przepyszne śniadanie. W piekarniku wrzucacie wszystko razem, tak na 7 minut, 180 stopni, chrupiące, pachnące, piękne. Tutaj jest jeszcze herbatka i zobacz, jak tutaj mi się fajnie zgrywa, tak w miarę kolorystycznie nawet. Już na 7 minut, 180 stopni, ale... Nie wrzuciłaś do rozgrzanego piekarnika, tylko do zimnego piekarnika. Do zimnego piekarnika, tak. Do zimnego piekarnika wrzucacie na 7 minut, nastawiacie piekarnik na 180 stopni i jest pysznie, smacznego. Witajcie w mojej kuchni. Dawno nas tutaj nie było, gotujemy. Robię obiad, były inne plany, ale niestety pogodowo jest tak średnio, więc nie jesteśmy pewni, czy odpalać grilla, czy może nie. Więc się wstrzymujemy, a ja robię szybki obiad i pomoże mi w tym Thermomix. Bo tę zupę, którą robię, robi on mega, mega szybko i robi on sam. Więc ja mogę zająć się czymś innym, a w międzyczasie tutaj będzie się wszystko pięknie gotowało. I co takiego gotuje, co takiego Thermomix robi dla mnie? Zupę krem z pomidorów, słuchajcie, ona jest przepyszna. Już rzuciłam 2 ząbki czosnków, już rzuciłam 1 cebulę, bo robię podwójną porcję, aby starczyło mi tej zupy jeszcze na jutro. Poczekajcie. I 3 sekundy wszystko jest przemielone. Ja naprawdę mam ten Thermomix już od prawie że roku i wciąż z niego korzystam non-stop, prawie że codziennie i jestem zachwycona. A zupa krem z pomidorów ostatnio podbiła nasze serca, więc jeśli nie ma jakiegoś większego pomysłu na obiad albo nie mamy czasu zbytnio gotować, to szybciutko zupę krem robimy. Nienawidzę tego momentu, kiedy muszę zgarnąć całą cebulę i zawsze płaczę, ale lepsze to niż krojenie cebuli w kostkę tutaj na desce, bo wtedy to w ogóle bym się rozpłakała. A i zapytacie się, co tutaj gotuję? Gotuję ryż, bo my jesteśmy team ryż do zupy pomidorowej. Wy możecie dać znać, czy jesteście team makaron, czy team ryż. My zdecydowanie dodajemy jeszcze sobie po pół torebki ryżu. Słyszycie, jak ja przyłykam ślinę? Ja jestem tak na maksa głodna. Ale pół godzinki i obiad powinien być gotowy. I ja mam już swoje takie sprawdzone, zauważyłam od jakiegoś czasu, że mam takie swoje sprawdzone przepisy z Thermomixa na Cookidoo, które... Nie dotykaj Magda tego. Które robię... Ach, schodź to masło. I naprawdę kocham. Zupa krem to jest jeden właśnie z tych dań na śniadanie. Owsianka korzenna z jabłkiem jest przepyszna. Drineczki wychodzą bardzo dobre z Thermomixa. Wiem, robiliśmy ostatnio, przekonaliśmy się, że rzeczywiście są mega. A wy mi napiszcie, co ostatnio odkryliście. Rozmawiałam z koleżanką, która również ma Thermomixa i ona mi powiedziała, żebym zrobiła zupę z zielonym ogórkiem. Podobno jest świetna, więc to również jest w planie. Dobra, teraz dusi się czosnek, masło i cebula. Tak, a ja w międzyczasie przygotuję sobie pomidory, bo tutaj naprawdę składniki też są bardzo proste. Ten obiad wychodzi mega tanio, nie jak łosoś z frytkami ze słodkich ziemniaków, ale ja lubię takie urozmaicenie, więc Thermomix, droga sprawa, ale można robić za to tańsze obiady. Dobra, 700 gramów pomidorów z puszki. Czy ja pomidory z puszki tutaj mam? Wydaje mi się, że tak.
i staram się również wykończyć, czyli weszło nam takie wietrzenie lodówki, 16 minut na ryż, w krew. I z racji tego, że za chwilę wyjeżdżamy, to chcemy to, co możemy, skończyć, wyjeść, nasze zapasy. Więc dlatego też nie robimy żadnych zakupów. Otworzę okno. Dobra, nie będę tutaj nic włączać, bo nie będziecie mnie w ogóle słyszeć. I mam pomidory, wreszcie zużyję, bo ja przez przypadek zamiast kupić pomidorki krojone z puszki, to kupiłam te takie duże, więc idealnie one się sprawdzą do tej zupy. Jedyna rzecz, której się obawiam, to jest otwieranie puszki. Nie wiem, czy wy pamiętacie, kiedyś otwierałam na vlogu taką puszkę i cała się pochlapałam, a jestem w jej koszulce. Ale mam nadzieję, że będzie ok. Dzisiaj nakładając makijaż, przetestowałam jeszcze inny podkład. Tak, przejdźmy od pomidorów do podkładu, ale powiem wam, że kurczę, no potrzebuję czegoś. Ja muszę coś znaleźć, coś pięknego. Kusi mnie, żeby kupić znowu Estée Lauder Double Wear, bo wydaje mi się, że on chyba najlepiej się u mnie sprawdza, mimo że staram się cały czas znaleźć coś nowego, jakiś zamiennik, który byłby lżejszy, to nic na mojej skórze się nie sprawdza, nic. Dobra, koncentrat pomidorowy również wjeżdża na salony i wrzucamy tak, 700 gramów pomidorów z puszki. Proszę bardzo, paruję, wszystko jest tutaj ładnie podduszone, więc lecimy z tymi pomidorkami. Dobra, mamy jedną część. Mamy drugą, może jeszcze wrzucę jeszcze, chyba jeszcze, wiecie, bo jeśli to ma nam, no blisko było. Blisko było. Jeśli to ma nam starczyć na jakieś 2-3 obiady, to ja dorzucę jeszcze jedną puszkę. A czy ja mam? Ja mam duże pomidorki, więc spoko, skończmy z tym, bo jakoś nie przepadam. Wiem, że teoretycznie jest lepiej kupować duże pomidory w puszce, nieprzekrojone, ale ja naprawdę nie lubię ich. One potem jakoś tak dziwnie wyglądają. W lasagne na przykład trzeba je tak siekać na patelni, a to nie dla mnie. Dobra, 70 gramów, czyli tak około 140. Gdzie jest puszka? Dobra, 140 gramów koncentratu pomidorowego, proszę. Ej, koncentrat mi się kończy. Chyba trochę starczy, co? Będzie klops, będzie klops. Kto dorzucił cały koncentrat? Ja nic nie mówię, ale tydzień temu też robiłam tę zupę. Tak, jeśli nie macie czasu gotować, to jest idealne rozwiązanie. Termomix naprawdę ułatwia życie w kuchni. Serio. Nawet Marcin gotuje. Mega, mega mi się sprawdził. I cieszę się, że go mam i z niego korzystam. Sprawdzam, czy mam jeszcze koncentrat jakiś. Jest! Widzicie? Mówiłam, że zapasy były spore robione. Więc teraz trzeba to zużywać. Dobra. Tu jest wylizana. Czekaj łyżeczkę. W końcu za to zapłaciłam, tak? To chcę zużyć do końca wszystko. Dobra, mamy koncentrat. Teraz co musimy dorzucić? Łyżeczkę soli, czyli tak półtorej łyżeczki. 12 minut i już się gotuje. Ok, szybko, szybko, szybko. Kolejna łyżeczka, ale o tyle dobrze, że ja odmywać nie muszę. Nie no, z tymi sprzętami domowymi naprawdę mamy luksus. Zmywać nie trzeba, zmywarka zmyje, gotować nie trzeba, termomix gotuje, pralka wypierze. To gdzie jest ten mój czas, ja się pytam. Serio. Czasem jest mi aż przykro. Jak człowiek sobie uświadomi, że kiedyś ludzie musieli i prać ręcznie, i gotować wszystko, wiecie, od podstaw, a teraz są takie uproszczenia, a tego czasu nadal nie mamy. Dobra, był cukier, była sól, teraz dodaję oregano, które również powinnam mieć tutaj gdzieś, oczywiście, że jest. Szykują nam się, moi drodzy, porządki. I to nie byle jakie. Serio, jak wrócę z urlopu, to się zabieram za wszystko. Teraz myślałam, jestem zupełnie gdzie indziej. Ale potem... Dobra, jeszcze trochę. A co? Kto mi zabroni?
i założyć pokrywę. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda przerwa? Teraz chyba już będzie się gotowało, co? Pokażę wam, jak to wygląda teraz. I potem się odezwa. Proszę. Tak wygląda zupa, kiedy wszystkie składniki są w środku. I gotujemy. A, będzie się tutaj teraz wszystko rozdrabniać, a potem będziemy gotować. Ta-da! To jest mistrzostwo świata. Minęło kilka godzin, ja za chwilę zabieram się za podlewanie moich roślin. Minęło kilka godzin, Marcin rozpalił grilla, więc za chwilę będziemy jeść już taką obiad-kolację w sumie i oglądać Stranger Things finał. Nareszcie będę mogła obejrzeć ostatnie odcinki, ale przed tym chciałam wam pokazać rośliny, bo za chwilę będę je podlewać i będą to rośliny tylko i wyłącznie żyjące w mojej garderobie i zobaczcie, bo są sukcesy. Pamiętacie, jak wam mówiłam, że muszę walczyć z ciornastkami? Chyba, co nieco mi się udało, ponieważ Calathea, którą spisałam na straty, no zobaczcie, tak wyglądają liście. Wydaje mi się, że wypuszcza nowe, nareszcie. W tamtym roku wypuściła ostatni liść, a tutaj, gdzie to było? Moment, teraz nie znajdę. Tutaj rozwija się jeden, proszę bardzo. Tu z tyłu możecie zauważyć kolejny liść i z boczku, o, tu idzie już następny ten, tak. To już jest następny, więc tutaj... A nie, jeszcze tutaj, zobaczcie. Jeszcze tutaj będzie, nie wiem, czy to widzicie. Przybliżę was. O, proszę. Jeszcze tutaj będzie kolejny, czyli w sumie powinny się rozwinąć za jakiś czas cztery listki, co jest super. Tutaj mamy rattlesnake'a i on rozwinął już jakiś czas temu, wam tego nie pokazywałam, może powinnam. Rozwinął te 3-4 nowe liście i zobaczcie, niektóre są zżółknięte, ale nie jest z nimi tak źle, jak było z tymi, które już wycięłam. Stwierdziłam, że się ich pozbywam. Na razie nie widzę, aby coś nowego rosło, ale są cztery nowe, więc jest nadzieja. Jeśli chodzi o orbifolię, ja już z nią miałam się żegnać dwa razy. Potem wypuściła mi taki liść w tym roku i wtedy wiedziałam, że coś tutaj się złego zadziało. Następnie powalczyłam troszkę z ciernastkami, był oprysk i wypuściła ten liść, który jak widzicie jest piękny. A teraz aha, wypuszcza kolejny i dzisiaj rano zauważyłam, że gdzie to jest? Gdzie to jest? O proszę, tutaj wypuszcza jeszcze jeden, więc będę podlewać, bo no, trzeba o te roślinki zadbać. Też im wrzuciłam tak w ziemię, tam zagrzebałam takie pałeczki, które teoretycznie również powinny im troszeczkę pomóc w wzroście, zwłaszcza tym, które miały problemy ze szkodnikami. Tutaj jest epipremnum, moje przesadzone. Ta łodyga na razie nic nowego nie wypuszcza, ale jest zielona, więc mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Tutaj natomiast, zobaczcie, jest nowy listek, więc ja nic... O, zobaczcie, jak pięknie kolejny. Podlewam, sobie tutaj stoi na parapecie. Niech będzie tak, troszeczkę zwisa. Może nie wygląda to jakoś super, ale ja... twierdzę, że będę walczyć do końca. Zawsze walczę do końca, więc mam nadzieję, że tę roślinkę również odratuję. Tutaj mamy Calathea kolejną. I zobaczcie, że wypuszcza nowe liście. Tutaj mamy jeden, tutaj gdzieś z boku jest kolejny, o proszę. Tylko widzicie, jak te liście się zwinęły? To znak, że trzeba tę roślinkę podleć i ona jest taka, o zobaczcie, rozłożysta, bardzo ładna. No i Calathea już ostatnia, która jest w tym pokoju i która wypuszcza dużo takich właśnie szczepek. O, tutaj jest jedna, tutaj kolejna, by można spokojnie te szczepki wyciągnąć z tej doniczki i zasadzić do nowej i wtedy by to ładnie rosło, ale na razie zostawiam, o proszę, tutaj kolejna, na razie zostawiam, podlewam i niech sobie pięknie tutaj rośnie, może zrobi mi taki burz i tak, ja wiem, muszę kupić dobrą osłonkę do tej Calathei, więc tak wyglądają wszystkie moje roślinki w garderobie, jak widzicie, z tych jestem mega dumna, bo coś w końcu się ruszyło, więc możecie mi gratulować w komentarzu, a ja teraz
podlewam je wszystkie. Robię to w ten sposób, że zanoszę je po prostu do łazienki, kładę do wanny i każdą po kolei podlewam, czekam, aż ta woda tam przeleci. Co ma wylecieć, to wtedy wypłynie i z powrotem lądują te roślinki tutaj w garderobie. Proszę. No, takie moje sukcesy rośliny. Jestem naprawdę zadowolona, bo myślałam, że rzeczywiście będziemy się żegnać, ale widzicie, pięknie walczą, więc miejmy nadzieję, że będą śliczne i będą rosnąć dalej i będzie ich coraz więcej. No, znaczy się tych listków. Roślinek w sumie też znacie mnie. Ja bym tutaj mogła mieć cały parapet obłożony roślinami i bym się wcale za to nie pogniewała. W ogóle kiedyś sobie myślałam, żeby tutaj kupić półeczkę. O, zobaczcie tutaj. I również mieć mnóstwo roślin, ale na razie, jak widzicie, tej półeczki jeszcze nie ma, ale kto wie, może w przyszłości. Zobaczcie, jedzenie gotowe. Proszę bardzo, mamy tutaj burgera i mamy żeberka? Tak? Mhm. Więc wcinamy. Życzę sobie, Marcinowi i Wam smacznego, jeśli coś jecie. Oglądamy Stranger Things za chwilę. Nie, nie 365 dni. Nie 365 dni, proszę. To nie to. Zaczęłaś oglądać? Nie. Nie? Chociaż nie wiem, dlaczego tam jest, że pozostało ileś tam godzina 40. Dobra. Oglądamy Stranger Things, jemy, bo zaczynam się ślinić. Życzę smacznego. Jeśli vlog Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę. Ja uciekam, bo tak pewnie spędzimy już nasz wieczór i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Na razie, pa! Cześć!